Siemaneczko wszystkim, z tej strony Farell, to jest Justyna. Cześć! I witamy w kolejnym odcinku z No Gem's Rush. Serii, w której chcemy wbić legendarną arenę bez wydawania ani grosza na gemy. Na samym początku chciałem powiedzieć tym, którzy śledzą aktualnie naszą serię, że ostatni odcinek niestety się nie nagrał, ponieważ ścieżka dźwiękowa została uszkodzona podczas renderowania, ale nie będę wam mówił dokładnie o co chodziło. W tamtym odcinku otworzyliśmy Super Magical Chess, no i spadł nam Graveyard. Dlatego w tym odcinku będziemy testowali po raz kolejny deck z Graveyardem. I dodatkowo dzisiaj na odcinku otworzymy sobie kolejnego Super Magical Chesta oraz Clan Chesta. Także odcineczek zapowiada się bardzo ciekawie. Teraz poleci intro, no i zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Jak zawsze na początku zaczniemy sobie od openingu skrzyneczek, czyli najpierw silvery. Tak jest, silverki na pierwszy ogień. Co tam wypadło? Szybki opening Justy. Hoki Royal. No i dobra, spoko. Następny. Batsy Cannon Gold. Dobra. Jak no to i teraz Golden? Dokładnie. Gold. Batsy. Battle Ram. Furnace. No i Skeleton Barrel. Dużo tego Skeleton Barrel już mamy. Dobra, teraz Crown Chest. Tak, Crown, a później chyba Clan Chest otworzymy, co? Tak jest. Gold. Gemy. Wizard. O. Ice Spirit. Inferno Tower i... Elitarni, super. 42 razy, bardzo dużo, fajnie. Spoko karta Elitarni, co? Clan Chest chyba, nie? Dobra, teraz sprawdźmy, co mamy w Clan Chestie. Dobra, mam nadzieję, że spadnie legenda, nie? 1620 golda, super. Furnace. Three Musketeers. Battle Ram. Bowler, nowa karta epicka została odblokowana. Wizard. Xbow. Nie ma legendy, ale już tak czułem ją z tego Clan Chesta. No było i ją czuć w powietrzu. Tak i... Knight. 240 razy, super, będzie na poziomie 8. Może zagramy dzisiaj deckiem Bowler Graveyard Freeze, deck, którym grałem i wbiłem kiedyś 3600 pucharków, ale to było dawno, dawno temu. Jeden taki z lepszych decków, w którym umiałem grać. Okej, mamy, patrz. W questach mamy już coś tam odblokowane, dobra. Teraz zróbmy tak, odpalmy Magical Chesta. Dobra. Jedziemy, może będzie teraz legenda. 870 golda. Elitarni. 7 sztuk. Szkieletonki. Miniony. Rakieta. Bomb Tower. I... Aj, nie ma legendy, range. Szkoda, range. Baby Dragon. Spoko, na początku Baby Dragon. Fajna karta epicka, tak jest. To co, Super Magical Chess. Nie wiem, czy też tak zwróciliście uwagę, że ten Super Magical Chess z questów mi się wydaje, że ma taki legendary rating osłabiony, że te karty są słabsze, z niego wypadają i rzadko wypadają te legendy. Ty miałaś już 2 razy Super Magical Chesta z questów, ja miałem 2 razy Super Magical Chesta z questów. Ani razu nie wypadła legenda. Ani razu nie wypadła legenda. Zobaczymy jak na No Gem's Rush. Arena 8, Super Magical Chest. Uwaga. 5200. Wow. Kupę hajsu. Kanon. Spear Gobliny. Klon. Super, kolejny epic odblokowany. Bomber. Ice Spirit, nie 219 razy. No. Mini Peka. Mówię, że... I Dark Prince. 18 razy Dark Prince? No epicka karta, 18 razy to dużo. Wiesz ile... Przecież to kupę hajsu jest, normalnie kupę hajsu, zajebiście. Jestem zadowolony w sumie. Super, teraz sobie zbierzmy... Wow, Golden Chest! Kolejną kartą. Zbierzmy sobie z Free Chesta, co tam mamy. Gold, Ice Golem... I legenda. I Arrows. I Arrows, dobra. Dobra, collect. Polek Reward. Ile punktów? 40 na 50. No i super. Od razu. Dobra, to my sobie ustalimy deck chyba dzisiaj tylko z Graveyardem. 2 deki przetestujemy. No i za chwileczkę się widzimy. Pierwszy deck, który przygotowaliśmy wygląda następująco. Jest nim Graveyard, Freeze, Bowler, Tombstone, Arrow, Mega Minion, Archerki oraz Ice Golem. Od razu sobie może te karty ulepszmy. Ice Golem możemy podnieść na poziom 2. Bo tylko na poziom 2, co? To zaraz zobaczymy. No jeszcze. O, na 3 jednak, super. Freeza. Tak, Freeza obowiązkowo, 2 koła. No mamy trochę tego. Może być. Ale dużo expa wpadnie, 100 expa za ulepszenie samego Freeza, to jest naprawdę dużo na tym poziomie. Mega Minion za 400. I to chyba wszystko. Mogę Freeza jeszcze, ale nie. Drugi raz nie będę Freeza podnosił, jakoś nie czuję tego. I drugi deck wygląda następująco, jest w nim Graveyard, Gems, Skeleton Army, Zap, Strzałki, Tombstone, Miniony i Fireball, wow! Tak, naprawdę bardzo dobry deck, ostatnio sobie właśnie nim pogrywałem. Jak widzicie, wbiliśmy już 2459 pucharków. Do Jungle Area brakuje nam 2600, może się uda w dzisiejszym odcinku. Dodatkowo musimy wbić cały Crown Chest, dobra. To może na początek ja zagram deckiem z Bowlerem i Freezem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Clark. Ucicha. O, a już płaczesz? A czemu 7. poziom? Kontra 7. poziom. Giant, czyli co? Tombstone. Jestem ciekawa, jak ci pójdzie tym deckiem. No ja też jestem ciekaw, jakie będzie miał karty. Knightcik. Dużo życia. Knightcik. Ja zrobię tak na razie, patrz. Będziesz frizował, to... Chyba niepotrzebnie. Cholera, wiesz co jest niedobrze? Że ta witchka zaczęła atakować właśnie Mega Miniona. Minera ma. Dobra, zaraz tu zrobimy porządek. Tylko że ten Bowler... No właśnie, kwestia była, czy zacznie atakować Witchkę czy Minera. No bliżej miał do Minera, nie? Tak, dobra, ta Witchka na 3. O, trochę zrobi tutaj. Zadymę. Powierzy będzie. Tak, powierzy? Powierzy. Nie, jednak ostała się ta wieża. Dobra, jeszcze raz, spokojnie. O, zapał oddał. Ten deck działa... Najlepiej na podwójnym eliksirze pod koniec, jak już jest odliczanie, ty rzucasz mu Graveyard, Freeza i gościu nie wie, co ma zrobić tak naprawdę. Co? Trzeba się obronić z lewej. W jakiś tam sposób. O, ma jeszcze batsy, co nie? Tak. Ma batsy. Ja zrobię tak. Ice Golema dam tutaj. Bowlera na Gianta. Strzałki. Teraz na to wszystko, dokładnie strzałeczki. Najcik jeszcze przybiegł. Bowlera sobie je... Gianta odciągniemy? Nie, nie trzeba było. Dobra. I co? Goblin baryłka nie zrobiła zbytnio roboty. Teraz damy Mega Miniona na Witchkę. No. Dobra, mamy podwójny eliksir. I teraz trzeba powoli wyjść sobie z kontrą. Ice Golem jakiś. Zanim Bowler. Zaraz Graveyard Freeze. Graveyard to jeszcze nie teraz, teraz tego. Mamy Graveyarda, Freeza i strzałki, czyli strzałki mamy na batsy. Poczekamy, aż pięknie Tower przejął. Dobra, co on tak odpuścił? Nie wiem, co odpuścił, może mu kikłoneta. Ale dobra nasza. Stryk. Pięknie. Mega Minion, Ice Golem, wszystko teraz dosypujemy. Bowler, no i GG. Bałem się, że to nie wyjdzie, ale i tak... Ta walka nie odzwierciedliła siły tego deku. Muszę jeszcze raz zagrać tym dekiem. No bo odpuścił na końcu, także... Tak jest. Nie mamy pewności, czy dek jest dobry. 3 wins, easy wins, super. Jeszcze raz. Muddy. Dirty Cheetos. Dirty Cheetos, to niezły name. Dobra, Bowler. Bowler na początek, niech się rozpędza. No cholera jasna, co oni nie wiedzą, w którą stronę mają grać? Chyba. Ale ja tą Pekę na spacer wyślę. Powinno się udać. Chodź Peka. Dobra, i Bowler ją przechwyci? Tak, Bowler ją przechwycił, pięknie. Nie. Princeskę ma. Princeskę ma. Mamy strzałki na poziomie 7, czyli już ta princeskę gasi. Nie gasi jeszcze. Ja pierniczę. To jest porażka jakaś. To nieźle, jeszcze masz miniony. Teraz muszę zagrać Freeza niestety. Zmuszony byłem do tego. Jeszcze Ice Golema przed to. Defensywnie jako taka tarcza. Dobra. Oj, Muddy. I Wizard. Ale nam zagrali karty, no. Bowler centralnie przed Tower trzeba postawić. I on wtedy tak fajnie prosto rzuca. Dun, 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 dun. Tylko ja się boję, żeby ten Wizard... No właśnie. Aj. Wizard właśnie nie wszedł na terytorium moje, Bowler go odepchał. No ale chyba go zgasi, co? Tak, zgasił. Wyzerowała się sytuacja. Tombstone, nie? Defensywnie. No co za frajer pompka. Arszerki chyba na tą princeskę. Musimy zagrać arszerki, tak. I tutaj dać mega miniona na dragona. Mogłeś poczekać. Mogłem, faktycznie, no. Pośpieszyłem się za mocno. Bo ta łyczka i tak ten Tombstone spuszuje, właśnie. Ach. Dobra, strzałka. Pięknie. Zaraz podwójny eliksir. Tak, zaraz to skończymy, spokojnie. Ja widziałem też dekast, że Giant jeszcze był, Giant Bowler, też był dobry dek. Okej, patrzmy, teraz idzie Bowler, pewnie nam dam Wizarda, co? Ty jeszcze się nie chwaliłeś, może masz... Nie pokazywałem, że mam Graveyarda, ani Freeza. Nie, Freeza wie, że mam. Dobra, robimy taki myk. Na szybko. Co z tego wyjdzie? Nie wiem. To nie wiem, czy on zaraz nie rzuci minionów. A i faktycznie, minion hordę przecież ma. Ale patrz, Dragon pięknie nam... No. Nie wiem, czy zamiast strzałek nie jest lepszy tu zap, żeby ten tower przypadkiem zapować. Kurczę, uważaj. Wiesz, o co chodzi? I wtedy ten Graveyard ma więcej czasu na... zadanie damage'a, dobra. No idziecie łeb w łeb jak na razie. Spokojnie. Mega minion. Ice Golem. Ostatnia minuta. Ice Golem. Nie rzucaj strzałek, bo wiem, i tak nie zabiję. Teraz szybko Bowlera musiałem odkopać. Bowler i teraz robimy patch. Graveyard. Graveyard. Czekamy na minion hordę. Będzie minion horda? Teraz minion horda? Dawaj hordę! Lecą strzałki! Boom! Jest! Udało się. Ale żeśmy go wykończyli, co? No, pomalutku, ale się udało. Okej, to teraz Justa sobie zagra dekiem drugim z Giant Szkieletonem, no i z Skeleton Army. Ten dek jest dobry taktycznie, ponieważ fajnie wypuści sobie z tego Giant Szkieletona na most. Zanim na przykład za Princess Tower Skeleton Army jeszcze, a to wszystko podczas double elixiru. I na to Graveyard i wtedy Giant przyjmuje cały atak, dobiega Graveyard i Skeleton Army jest no po prostu poruta. Justa, jedziesz! King Cobra. Immortals. No Tombstone chyba najpierw na początek. Dobra, dajmy Tombstone'a. Witchka, od razu ją walę na pyrę. Mamy Fireballa po to. Boom! No i po Witchce. Teraz Giant. Ta Witchka i tak już chyba zginie, nie? Zginie, tak, ale idzie Prince. Mamy na to Skeleton Army, także spoczy. Nawet Tombstone by wytrzymał. Szkoda życia naszego Giantika. I teraz tak, Giant przejdzie na drugą stronę, ja walę Graveyard przy ścianie, żeby nie aktywować King Towera. No ciekawe co z tego. Electro Wizard, o kurczę. No nieźle, że masz już Electro Wizarda. No, dawaj na mirorze. Electro Wizard na mirorku. Co on teraz zagra? Knighta zagra, no. Zgasi? Dobrze, że zgasił ten Fireball tego Wizarda. Ale Tombstone chyba. Znowu Witchka, kurczę, nie mamy Fireballa teraz. On nam da Giant Szkieletona przed topem. Nie, co miał? Miał jakiegoś tanka? Prince'a. Miał tylko Prince'a i... chyba to wszystko. Dobra, Giant Szkieleton starczy. Niech ta Witchka jeszcze wejdzie. O, tego zrobimy. No dawaj, dawaj. Hop. O, jeszcze sobie range'a. Tak. Chłopie, o czym ty marzysz? O czym ty marzysz? Boom, bitch. Pięknie. King Cobra. Electro Whiz. To trzeba Skeleton Army na niego rzucić. Ale dopiero nie teraz. Jak wejdzie na... Nie. Wiadome. Dobra, ryzyk fizyk, patrz co się robi. Graveyard. A! Kurde. To ty. No tam zapam dałem. Żeby troszeczkę czasu zyskać. Te szkieletonki, żeby wiesz, biły. I teraz chyba... Zdążę? Patrz, zdążę! Giant. Chodźcie, chodźcie, mordeczki, chodźcie. Jeszcze strzałkami dobiję, wiesz? Tak, bo się boję, że kurczę, ten Prince się rozpędzi za szybko. On się szybko rozpędza właśnie. Dobra, no jest gitara. 378 na wieży, Electro Wizard ruszył. Damy miniony. Tombstone. Fireball. Fireball na most, dawaj, chodź, 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 chodź. Myślałem, że nie trafię, dobra, super. Zap! Pięknie. Princik, giantik. No i co, powinniśmy teraz to fireballem dokończyć, nie? Fajnie to wyszło. Dobra, nie miał zapa, nie? Nic. Zginą te dwie postacie. Na tym moście raczej. Fireball! Patrz, cofnął się ten Knight, jakim cudem? Jakim cudem ten Knight się cofnął? Szybko, nie? Szybko. Dobra. King Cobra został podkaczony. Muszę ją zeza, dlatego oczy kobry. To jeszcze raz, nie? Gabriel Game. Ghost Warrior. 9. level. Wow, super, powiało chłodem, dobra. My 7, super, zbrojmy się jakoś. Tombstone? Tak jest. No i co, gościu? Princeska, Fireball oczywiście, dobrze. I King Tower, Princess Tower zahaczysz? Super. To siadło, Giant za King Towerem, niech to sobie idzie, no bo co innego zrobimy. Aha, Prince, no to czyli z tej strony. Dobra, mamy Graveyarda, poczekaj na Graveyarda. Aha, Fireball. Miniony daj może mu. Do pomocy. O, super, widzisz? Batsy te... Idealnie. Nie zabiją? Nie. Git. Pięknie. Nawet nie trzeba Graveyarda dawać. Ile mu tam zostanie? Z 200 na wieży? Nie, z 1000. 890, super. Chwila nieuwagi i widzisz? Można podhaczyć typa. O, z Inferno Tower to niedobrze. Dobra, Tombstone jak zwykle. Trzeba było może z prawej, co? Zagrać. Po prawej idziemy. Elitarni. No dobra, zagraj Graveyarda, niech będzie. Giantik. No... szkieletonki pomogły, dobra. Dawaj Skeleton Army jeszcze do pomocy. Nie, strzałki, super, okej, super strzałeczki. Cyk. No i dobra, i teraz tylko i wyłącznie bronimy, my już nie atakujemy. Bum, jeszcze zginął ten Wizard, to był? Czy Mega Minion? Mega Minion, dobra. My już nic nie robimy. Zapem mu walnij w King Tower, albo dobra, nie. I teraz Tombstone'ik w sobie wychodzi ładnie. Super. 760, jak te elitarni nie dojdą do wieży, to będzie dobrze. No mam Fireballa, mam miniony. Graveyarda zagraj też już tutaj. Normalnie na nasz tower zagraj, albo dobra, z lewej jednak. Chciał nas zaskoczyć. A trafił tylko w jednego miniona. Dobrze, dobrze. I teraz czekamy dalej na eliksir. Z prawej mi się wydaje daj Gianta. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, i Tombstone, my się bronimy. Ok, super, Prince. Teraz Skeleton Army też daj, no. Już nas nie przejdzie. Nie przejdzie, nie ma szans, dobra. Miniony może dać do pomocy, pewnie. Strzałki, ok. I teraz polecam elitarni, uważaj. Nie, 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 nie. Nigdy w życiu. Poczekaj, nie, jego róg czekaj. Widzisz? No mówię, nie dawaj, bo zaraz na... Gdzie tam, czemu tam? Bo tu już aha, nic dobra. Nie zrobią. Myślałem, że jeszcze trochę więcej czasu jest. Bo już... no zobacz, byśmy zagrali tam, nie mieli eliksiru, by była dupa. No tak. Dobra, super to wyszło. Podobało mi się. Okej. Także reasumujmy te dwa deki. Pokaż jeszcze raz je. Moim zdaniem dek, który był grany za pierwszym razem z Freezem, lepiej się chyba sprawował niż ten z Giantem. Chyba, żebyśmy tutaj zrobili zamiast Bowlera Gianta. O. Wtedy to by miało większy sens. Albo do tego deku moglibyśmy też dorzucić Freeza. Albo Freeza zamiast Fireballa? No. Coś w ten sposób, nie żeby spamować tymi szkieletonami. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, łapeczka w górę. I subskrypcja. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z No Gem's Rush. Trzymajcie się, cześć! Elo!